A w dzisiejszym wideo serii Aui Wednesday przyjrzymy się nieco bliżej 17-letniej whisky ze stlarni Balblair. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław Poremski, Whisky Malt Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj mam przy sobie sampelka whisky ze stlarni Balblair. Jest to 17-letnia whisky. Jest to whisky przeznaczona do sklepów duty free, czyli inaczej mówiąc travel exclusive, travel retail. Whisky, która oczywiście jest niebarwiona karmelem, whisky zabutelkowana w mocy 46%, jak również niefiltrowana na zimno. Czyli tutaj mamy akurat same plusy. 17 lat. Jeżeli chodzi o tą edycję konkretnie, to w tym wypadku whisky była maturowana w beczkach po bourbonie i została ona poddana finiszowaniu w beczkach po sherry oloroso. Pierwszego napełnienia z tego, co kojarzę. Moi drodzy, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kolor tej whisky, oczywiście link do Whisky Bay znajdziecie w opisie pod filmem, a my przejdźmy do aromatu. W pierwszym kontakcie dostajemy sporo kakao i czekolady. Kandyzowana skórka z pomarańczy. Kawa mokka. Trochę suszonej żurawiny. Trochę karmelu, trochę tofi. Jest taka delikatna roślinność gdzieś tam. Ale ogólnie whisky ma taki ciemny, ciężki charakter. Trochę cynamonu. Aromat jest bardzo przyjemny. Nie jest on zbyt lotny, muszę przyznać. Ale dopiero co nalałem, tak jak widzieliście, więc podejrzewam, że whisky ta zagrałaby nieco inaczej, gdyby troszkę dłużej w kieliszku postała. Natomiast zdecydowanie czuć tutaj charakter destylatu Balblair i do tego słodycz karmelu, słodycz wanilii, ten taki charakterystyczny dla beczek po bourbonie, jak również owocowość beczek po sherry oloroso. Bardzo przyjemny aromat, bardzo fajny, ułożony, nic tutaj się tak jakby nie wyróżnia, nic nie odstaje, wszystko jest fajnie ze sobą skomponowane. Przejdźmy do smaku. Muszę przyznać, że trochę mnie ta whisky zaskoczyła, jeżeli chodzi o smak, gdyż spodziewałem się nieco słodszej whisky, a w tym wypadku mamy tutaj taką whisky, która jest na pograniczu takiej półsłodkości, delikatnej wytrawności. I kolejne zaskoczenie, bardzo miłe zresztą, pierwszą nutą smakową, która tutaj tak bardzo mocno się uwydatnia i bardzo mocno się narzuca, jest herbata Earl Grey. Jest taki smak, posmak bergamotki. To jest bardzo mocno wyczuwalne od samego początku. Zatem oczywiście idzie delikatna owocowość w postaci rodzynek, w postaci suszonej żurawiny. No i to jest otoczone właśnie karmelem, wanilią, ale ten smak przez cały czas jest taki właśnie nie do końca słodki. Tak jak mówię, spodziewałem się znacznie słodszego odbioru, natomiast nie jest źle, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Idziemy dalej. Whisky na pewno jest bardzo fajnie ułożona, jest bardzo fajnie zbalansowana. I tutaj przy drugim łyku mamy oczywiście tą bergamotkę, mamy tą herbatę Earl Grey. Natomiast te nuty karmelu czy wanilii otoczone są właśnie, posypane są takim kakao i kawą. Więc mamy tutaj takie te nuty właśnie bardziej wytrawne, gdyż
Jest to... To są takie nuty delikatnie przypalonego karmelu, właśnie jak już mówiłem, takiej świeżo zaparzonej kawy, kawy bez cukru, czy chociażby kakao. Naturalne kakao, bez dodatków. Czyli jest tak z jednej strony przyjemnie, bo mamy delikatną słodycz owoców suszonych, mamy trochę tej słodyczy właśnie tutaj karmelu i wanilii. Natomiast to jest osnute właśnie tą taką delikatną wytrawnością kawy, kakao, gorzkiej czekolady. To jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Im dłużej to whisky w ustach trzymamy, tym bardziej wytrawna się staje. To też jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o to whisky. Na pewno jest to whisky bardzo fajnie ułożona, bardzo fajnie prezentująca to, co ma nam do zaoferowania. No, czuć tutaj zdecydowanie te 17 lat w beczkach. Jeszcze jeden łyk. Przy trzecim łyku na języku pojawia się taka delikatna solankowość nawet, co jest zgodne z tym, co Balbler jest w stanie zrobić. Jest delikatnie słonawo. Po przełknięciu dostajemy taką delikatną, nie tyle imbirową, to cynamonową pikantność. No i mamy właśnie te nuty gorzkiej czekolady, kawy, kawa mokka powiedziałbym nawet. Do tego trochę karmelu, trochę suszonych owoców, trochę daktyli nawet. I tak naprawdę słodycz tej whisky zaczyna wychodzić w finiszu. Gdyż w finiszu dostajemy właśnie tą karmelową słodycz, ten taki charakter wanilii. Te daktyle stają się słodsze. Tak jakby ten aspekt gorzkiej czekolady, kawy czy kakao nam znika, a wychodzi nam właśnie mleczna kawa, kawa cappuccino, gdzie cały czas są te aspekty kawowe, ale ta słodycz tak jakby zostaje tutaj przywrócona, może nawet nie przywrócona, tak naprawdę pojawia się dopiero w finiszu, co również nadaje tej whisky fajnej złożoności, jeżeli chodzi o całokształt. No muszę przyznać, że jest to whisky bardzo przyjemna, bardzo ciekawa. Jest to whisky na swój sposób fajnie złożona, która no, sprawia sporo przyjemności z degustacji, z takiego sączenia sobie, analizowania. Myślę, że wiele osób byłoby mile zaskoczonych, tak jak ja zresztą, gdyż no, mamy tutaj taką nietuzinkową whisky, która nie do końca okazuje się tym, czego mogliśmy się spodziewać tak naprawdę i no, jest dość ciekawie i przyjemnie, muszę przyznać. Moi drodzy widzowie, jeżeli mieliście możliwość spotkać się z tą whisky na swojej drodze, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Znam kilka osób, które tą whisky próbowało i wiem, że niektórzy tą whisky lubią. Pozdro Żuku. Także dziękuję Wam, moi drodzy, za czas spędzony dzisiaj ze mną. Dziękuję Wam za to, jak wspieracie kanał, za Wasze lajki, subskrypcje. I to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.